Hej, witam Was w ogromnym denku. Jadenka chyba 2 miesiące nie nagrywałam. Nie mieści mi się w kartonie zupełnie, jest strasznie zakurzone, ale trudno, to i tak idzie już do wyrzucenia. Więc nie przedłużając, zacznę od pierwszej rzeczy. Jest to delikatny szampon w piance z marki Anwen. Powiem Wam, że na początku byłam nastawiona tak, wiecie, trochę zachowawczo. Myślałam, że nie będzie domywał włosów, a naprawdę robił to super, ale bardzo dbając o nie. Włosy są po nim miękkie, odżywione. Melania prawdopodobnie chce Wam coś dodać do tego, bo używałam tego szamponu jeszcze w ciąży. Tak, Melcia? Myszko? Ojej. Chyba ją to nudzi jednak. W każdym razie bardzo Wam polecam ten szampon. Sprawdził mi się naprawdę, naprawdę fajnie. Jeżeli macie delikatną skórę głowy, delikatne włosy, to myślę, że to będzie coś dla Was. Następnie mam pastę Bio Madent wybielającą, taką naturalną. Mówiłam Wam już o niej w ulubieńcach, także więcej nie będę przedłużała. Produkt wegański, naturalny, bardzo fajnie myje, bardzo przyjemna. Gdzie ja tego typu produktów nie lubię, to ta była naprawdę świetna. A następnie mam żel pod prysznic regenerujący z Gift of Nature, do suchy pięknej, choć suchej. Spoko był i w sumie chyba tyle. Tak myślę. Pochodzenie naturalne, 100% wegański, nietestowane na zwierzętach, więc tutaj ogromne plusy. Aczkolwiek chyba było, wiecie, tak normalnie. Tak samo kremowy żel pod prysznic Isana, tylko że on kosztuje jakieś 3 zł. Summer Nights, już Wam mówię, jak on pachniał. O, ten był bardzo przyjemny, tak, taki świeży, letni, naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny. Kokos i pomarańcza, gdzie ja, wiecie, z kokosem tak średnio, to tutaj ten zapach naprawdę był bardzo fajny. Spoko, także Wam polecam. Z kolei tutaj mam Isanę cytrynową. Cytryna i morskie powietrze do każdego rodzaju skóry. To była jakaś limitka. No i tamten zdecydowanie fajniej pachniał. Ten był taki raczej przeciętny, także gdybyście były zainteresowane, to po prostu Wam zaznaczam. Kolejny produkt to olejek z musteli na rozstępy. Bardzo okłaczony, bardzo okurzony. Ja go bardzo lubię, to już jest moje kolejne opakowanie. Tak, Melcia, też używałam go w ciąży z Tobą. Proszę bardzo. Proszę. Ona by chyba bardzo chciała tutaj ponagrywać ze mną. Bardzo, bardzo polecam Wam ten olejek. Następnie mam tutaj opakowanie po podkładzie My Beauty Power z witaminą C, podkład rozświetlający z AA. Nie miałam odcień numer 1, uwielbiałam ten podkład. Jak będzie dziś w promocji, to na pewno się w niego zaopatrzę, bo naprawdę, naprawdę teraz sobie przypomniałam, że go bardzo uwielbiałam. Kolejny produkt to odżywka z Eveline, My Life, My Hair. Jest to nawilżająca odżywka z peptydami, skwalanem, kwasem hialuronowym, aloesem, olejem arganowym. Bardzo, bardzo dobry produkt. Naprawdę fajnie nawilżała. Bardzo w ogóle ta cała seria mi podpasowała. Maska, szampon, odżywka, wszystko. Także Wam serdecznie polecam. O. Kolejna odżywka. Ja w tym denku mam mnóstwo produktów do włosów. Ona się coś tutaj lekko ukleiła. Jest to oczywiście Alterra Bio Owoc Granatu. Nie wiem, które opakowanie. Swoją drogą teraz mam pod prysznicem kolejne opakowanie dosłownie na jedno użycie, także w kolejnym denku też się pojawi. Bardzo, 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 bardzo ją lubię. Co prawda teraz podrożała, bo kosztuje około dyszki, no ale nadal ją bardzo lubię. Płyn do makijażu, płyn micelarny z organiczną wodą różaną Rose Touch z Nivei. Kolejne moje opakowanie, bardzo lubię. Teraz mam akurat ten z Eveline, taki duży, czarny. Tamten bardziej mi pasuje, aczkolwiek no te z Nivei też są spoko. Kolejne produkty, tutaj muszę sobie sięgnąć, to oczywiście Brow Pro Micro z Rimmela, kredka do brwi. Uwielbiam. Nie wiem, które to moje opakowanie, ale naprawdę jest świetna. No i oczywiście coś, co jest w każdym denku, czyli Fluff, balsam do demakijażu, malina i migdały, cudo. To jest mój ukochany balsam, ja Wam serdecznie go polecam każdemu zresztą,
kto szuka czegoś naprawdę dobrego. Nie wiem jak z makijażem wodoodpornym, bo ja takiego nie używam, ale przy normalnym sprawdza się naprawdę świetnie. To denko jest takie ogromne, staram się to robić jak najszybciej, także mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Kolejny produkt to Bingo Spa Body Matte Peeling, czyli taki błotny peeling z morza czarnego, błoto zawiera. Bardzo fajny, naprawdę bardzo mi się fajnie sprawdzał, ale czegoś mi tam brakowało, chyba takiej, wiecie, powłoczki tłustej. Ja akurat tą powłoczkę lubię, ale jeżeli Wy nie lubicie, to Wam serdecznie polecam. Szampon. Rewelacyjny szampon. Jest to nowość w Rossmanie ze Schwarzkopfa. Seborin. To był szampon z kofeiną. Naprawdę świetny, świetny szampon. Jeżeli o szamponach rzadko możemy powiedzieć, że one są świetne, to ten na pewno jest. Bo wiecie, szampon ma tylko myć, a ten naprawdę fajnie, fajnie pielęgnował skórę głowy, włosy. Kolejne znowu zużyłam. Maseczki. Rewelacja. Ja czegoś takiego w życiu nie miałam. Jeżeli czeka Was jakieś wielkie wyjście, ślub, wesele, cokolwiek, gdzie chcecie czuć się naprawdę rewelacyjnie, a macie tendencję do puchnięcia tak jak ja, to Wam serdecznie polecam. To są te maski Sanef Med, Perfect Eyes Mask, także serdecznie, serdecznie polecam. Tutaj są, to opakowanie jest brudne właśnie w szamponie i w jakiejś odżywce. Jest to, są to płatki złuszczające na pięty z Silkatil. Ja Wam mówiłam w ulubieńcach o nich. Chyba Wam wspomniałam, mam nadzieję, że nie zapomniałam. A może zapomniałam? Cudo! Ja sobie jeszcze w ciąży zrobiłam te napiętki i skóra schodzi rewelacyjnie po nich. Naprawdę dają radę. Teraz mam całe skarpetki. Chodź Melcia, proszę. Teraz mam całe skarpetki i dopiero jestem przed użyciem, także niedługo dam Wam znać. Szampon, znowu, Equilibra. Ja nie sądziłam, że ta marka jest tak dobra, naprawdę. Jakoś mnie nigdy nie zachęcała, może przez swoją szatę graficzną, nie mam pojęcia. Ale mam tą serię Trichologica i to jest ten taki odżywczy szampon z aloesem, arganem i czym? Z keratyną roślinną, o właśnie. 98% składników naturalnego pochodzenia, włosy mocno odbudowane, testowane klinicznie. Rewelacja. Malutki, fajny, dobry na podróż, bo to jednak tylko 100 ml. Następnie mam znowu szampon, szampon micelarny. Ja Wam kiedyś w ulubieńcach o nim mówiłam. Wow! Tyle szamponów bardzo dobrych, naprawdę bardzo dobrych, które ja poznałam dzięki Pure Beauty pudełeczkom. To się w głowie nie mieści, to jest coś świetnego. Ja w ogóle, moje włosy uwielbiają micele, więc nie mogło skończyć się inaczej. Następnie mam kolorówkę, czyli Sky High, typowe. Mam znowu kolejne opakowanie do denka, więc znowu pojawi się niedługo. Boże, ile kurzu mi tu lata teraz. Cieszę się, że w końcu to wyrzucę. Bourjois podkład, ja mam w odcieniu 125 Ivory, uwielbiam, naprawdę uwielbiam, świetny, świetny podkład. Jak widzicie, staram się zużywać te podkłady otwarte, aczkolwiek no znowu mi idzie ciężej. Teraz zużyłam dwa, ale mogło być lepiej z tego, jak patrzę na moją szufladę z podkładami. Teraz mam Uriage Barrier Sun z kolorem, jest to SPF 50. Rewelacja. Ja chyba tak dobrego SPF-u nie miałam. I tak, cały czas powtarzam, że muszę go sobie zamówić i tak cały czas o tym zapominam. Następnie mam próbkę. Była to próbka SVR z witaminą C 20%, więc bardzo duża zawartość. Mówiłam, że był to krem? Był to krem. Rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny. On jest bardzo drogi w pełnym opakowaniu, ale naprawdę ta próbka wystarczyła mi na długo. On jest z probiotykiem, z witaminą C, więc coś, co moja skóra uwielbia. Następnie mam bardzo, bardzo, bardzo zakurzone piankę oczyszczającą z marki Apitiva. Bardzo fajna miniaturka, też z Pure Beauty i bardzo przyjemnie mi się używało. To jest w formie takiego żelu, ale bardzo łagodna, ładnie oczyszcza, myje twarz, także też Wam serdecznie polecam. I mam tu chyba dwie ostatnie rzeczy, także poszło nam bardzo szybko.
bardzo szybko. Soraya Plantę, oczyszczająca maska na tkaninie, fajna, bardzo fajnie mi się sprawdziła, fajnie tak odżywiła. Liczyłam, że będzie lepiej pachniała, bo ona jest tam z grejpfrutem czy z kimś, a nie było czuć tego grejpfrutu. No i perfumki Kissing by Kilian, fajne. To już jest któraś moja próbka. Tobie też się podobają, Melcia, tak? Ona mi tutaj cały czas mruczy, bawi się i mruczy, odpowiada troszkę. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. W ogóle Kilian ma świetne zapachy. Ja mam kilka jeszcze próbek i naprawdę są fajne. Używam je raczej na jakieś takie wyjścia. Teraz w ogóle mało się perfumuje ze względu na Melcie, ale im będzie starsza, tym będę mogła sobie bardziej na to pozwolić. Tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć ten film. Mam nadzieję, że taka bardzo, bardzo okrojona forma, szybka, ścisła, Wam się podobała. Ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym filmie. Buziaki, pa!